Witam na moim kanale. Słuchajcie, przede mną leży tablet Manta Mitos 8S, rozwalony, spadł mi. Niestety nic z niego już nie będzie. Kosztował 150 zł, więc niewielka strata. Ale wyciągnąłem z niego płytę główną i baterię. Płyta główna jest na procesorze Alienware A13, 1 giga. Tego mamy 512 RAM-u. Na kartę wrzuciłem Debiana, więc tworzy to całkiem fajny mini komputer. Aby do niego się w ogóle dostać, bo nie ma innej możliwości, bo nie ma internetu na przykład, to podłączyłem przejściówkę USB serial na FTDI 232RL. Dodałem na szynie I2C czujnik ciśnienia i temperatury BMP 180. Po skonfigurowaniu Wi-Fi łączy się mi automatycznie do mojej sieci. Mogę logować się poprzez SSH do niego. Mogę sterować PWM-em, więc generalnie fajna opcja, jeżeli ktoś zepsuł swojego tableta i chciałby go przemienić w taki mini komputerek. Ja tak właśnie zrobiłem. Mamy tutaj jeszcze USB, jakby ktoś był zainteresowany. Można podłączyć do niego kartę Ethernet na USB. Od razu zostaje wykryta i interfejs się podnosi. Więc w sumie fajna opcja. Pokażę wam, jak się uruchamia, że można łączyć się poprzez SSH. Pewnie więcej opiszę na stronie. Więc zobaczcie. Zapaliło się podświetlenie. Ustawiłem w skryptach startowych, żeby gasiło się po jakimś czasie. Więc zaraz powinno zgasnąć. Jest sterowane poprzez PWM, więc skryptami można sobie sterować akurat tym podświetleniem. Tutaj właśnie z DHCP uzyskał sobie adres i po SSH mogę się połączyć do tego mini komputerka. Z fajnych rzeczy, znaczy z fajnych, no można sobie sterować PWM-em, tak jak mówiłem. Włączyć podświetlenie. Wyłączyć. Ta płytka ma ileś GPIO, ale nie znalazłem jeszcze, gdzie one dokładnie są. Na razie znalazłem szynę I2C po drugiej stronie płytki. Bardzo łatwo znaleźć generalnie i podłączyłem czujnik. Do tego oczywiście zainstalowałem bez żadnego problemu mój system NetTemp. I jak widzicie, NetTemp sczytuje sobie z czujników I2C ładnie ciśnienie i temperaturę. Więc jeżeli macie tablet, który się też wam zbił, nie szkoda go wam, chcecie mieć mini komputerek, no to zapraszam na stronę. Link będzie niżej. Będziecie mogli przeczytać więcej, jak wgrać w sobie na tablet. W zasadzie to, co zostało z tego tabletu, na kartę SD System. I tak samo jak ja, pobawić się, uruchomić. Dla mnie to jest dodatkowy komputerek, na którym będę mógł sobie testować różne rzeczy. Więc polecam i zapraszam na stronę. Hej.